Antoni Trzmiel, kłaniam się Państwu z prawdziwą przyjemnością tutaj w Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka i tego patrona warto dziś podkreślić wyraźnie, bo dziś przypada jego święto, stąd też warto tu podczas kolejnego wydania Klubu F przyjrzeć się, dlaczego ta postać i ta wizja, to ujęcie Europy Środka jest tak istotnym elementem, ale ja jako tu profan na szczęście mogę posłuchać sporo mądrzejszych od siebie, zatem prawdziwą przyjemnością w wydaniu hybrydowym, na ogół słyszymy w najgorszym wydaniu wojny hybrydowej, ale tu nie, hybrydowo jest tak, że obok mnie jest pan profesor István Kovács. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz na naszych łączach jest profesor Andrzej Chwalba. Dzień dobry, panie profesorze. Witam państwa, witam pana profesora, witam pana rektora. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj w gościnnych murach Instytutu prowadzonego przez profesora Macieja Szymanowskiego ośmieliłem się przynieść wyciągniętą z Biblioteki Mego Świętej Pamięci Ojca książkę Historia Węgier, wydanie drugie, poszerzone Wacława Felczaka właśnie. I błyskawicznie, wziąwszy się za lekturę, jest tam na siódmej stronie taki cytat bardzo wyraźny. Węgry a Polska to dwie wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzeli pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi splątały się i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugim warunkiem życia i zdrowia. Nie chcę wspominać profesora Wacława Felczaka, czy poznawać dzięki panom wyłącznie przez pryzmat człowieka zakorzenionego w historii wieku XX. Zastanawiam się, co nam to dziś współczesnym, w tym pięknym maju roku 21, te dęby mogą zaszumieć, jak wpłynąć na naszą rzeczywistość. O tym bardzo wyraźnie w tę rocznicę urodzin pana profesora Felczaka, patrona tegoż Instytutu, chcę poprosić. Profesor István Kovács. Teraz żyjemy w pokojowych czasach i rozmawiałem z panem Wacławem i on powiedział to, co ja teraz czuję, że w pokojowych czasach bardziej trudno jest budować przyjaźń polsko-węgierską jak w tragicznych historycznych czasach. Bo okazało się, że tragiczne wydarzenia zawsze automatycznie złączyli Węgrów z Polakami. Może mi to wziąć pod uwagę powstanie Rakoczego albo Wiosnę Ludów, albo jeżeli chodzi o XX wiek, II wojna światowa albo 56 rok, ale I wojna światowa też na Węgrzech poruszyło opinię publiczną i nawet opozycję parlamentarną, żeby uświadomić nie tylko na samych Węgrzech, ale w Europie, że w skutku tej pierwszej wojny światowej musi Polska być wskrzeszona w jakiejś proporcji. I oczywiście, no jeżeli już chodzi o pierwszą wojnę światową, po wybuchu tej wojny węgierska młodzież masowo zgłosiła się nie do armii węgierskiej, ale do Legionu Polskiego, który od pierwszych dni po wybuchu I wojny światowej miał swoje biuro werbunkowe w Budapeszcie. Profesor Andrzej Chwalba. No właśnie. Profesor Wacław Felczak no nie był filozofem polityki, nie był osobą skoncentrowaną na rozważaniach teoretycznych na temat geopolityki również w sposób bezpośredni. Był historykiem, który miał taką niezwykłą wrażliwość, a przy tym wiedzę na temat Europy Środkowej, która pozwalała na powiedzenie znacznie więcej niż wielu innych badaczy tego czasu w Polsce, na Węgrzech czy w innych krajach. I z rozmaitych tekstów, nie tylko z historii Węgier, ale również z historii Jugosławii, z przyczynków, z artykułów profesora, ale z rozmów prywatnych, wynika, że po pierwsze on miał przekonanie,
że Europa Środkowa jest odrębnym bytem w Europie. Ona jest na wschód od zachodu i na zachód od wschodu. I to, co łączy Europę Środkową, to jest po pierwsze umiłowanie wolności. To jest ta przestrzeń wolności. Europa Środkowa jest przestrzenią wolności. Szczególnej wrażliwości na prawa ludzkie, a i na prawa boskie też. Przestrzenią, której mieszkańcy cenią sobie byty suwerenne. Cenią sobie byty, które nie tyle dyktują innym zdanie, co słuchają bacznie i wyciągają z tego wnioski, ale ostateczną decyzję to oni sami we własnym interesie i zgodnie z własnymi interesami podejmują. I ta wizja w jakimś stopniu nawiązuje do znakomitych dzieł Piotra Wandycza. Nie wiem, czy pan profesor Istwankowacz się zgodzi, ale jak czytam Wandycza i czytam Felczaka, to widzę takie, powiedziałem, pokrewieństwo, powinowactwo intelektualne i duchowe. Obaj głęboko i zdecydowanie przeciwstawiali się sowieckiej opresji po 1945 roku. Obaj uważali, że trzeba sięgnąć do tradycji współpracy Królestwa Świętego Wacława, czyli Czech, Korony Świętego Stefana, czyli Węgier i można powiedzieć korony świętego Wojciecha i świętego Stanisława, czyli korony polskiej, skoro mówimy już o świętych. I to jest fundament. To jest fundament. Te trzy korony zagospodarowały ten obszar między Morzem Adriatyckim a Morzem Bałtyckim. No i nawet sięgały do Morza Czarnego, a z drugiej strony sięgały do pogranicza bawarsko-czeskiego, czyli daleko, daleko, daleko na zachód. I ja nie wiem właśnie, czy można mówić słusznie, że ta Europa Środkowa jest na rubieżach cywilizacji zachodniej. W jakimś stopniu może tak, ale ona jest sama podmiotem atrakcyjnym dla siebie i tą podmiotowość Europy Środkowej znakomicie dokumentował Felczak. Jakby poprzedzając tą debatę, która później będzie miała miejsce między innymi z udziałem Miłosza i Kundery i później do tego sposobu myślenia i spoglądania na Europę Środkową, no nawiązuje znakomity badacz węgierski, mianowicie Csabakis. Csabakis jest tą postacią, która intelektualistą, który twórczo rozwija myślenie Felczaka na temat związków tych trzech królestw, tego przenikania się wzajemnego fort kulturowych, łącznie z kulturą kulinarną. I ta kultura kulinarna, ona wzbogacała te trzy narody. I kultura kulinarna nas wyróżnia od kuchni hiszpańskiej, włoskiej, brytyjskiej czy francuskiej. Czy ona jest lepsza, czy ona jest gorsza? No nie wiem, to nie w tym rzecz. Ona jest inna. Ona jest stąd. I to, co jest tutaj, ma swoją niezbywalną wartość. I to zarazem jest aktualne dziś politycznie. Tak naprawdę my dziś do tego trochę, panie profesorze, szukamy. Może nie już w formie trzech koron, ale grupy wyszehradzkiej, czy współpracy w Trójmorza, nie tylko kulinarnie. Oczywiście no, ten czworokąt wyszehradzki możemy uważać, że to jest taki, może tworzyć taki ruch emancypacyjny, czyli żeby obok Niemiec i obok Francji był trzeci filar, i ten trzeci filar w Europie mógł tworzyć ten region, czworokąt wyszehradzki, oczywiście można to troszeczkę rozszerzyć i żeby no, udowodnić, że jesteśmy właściwie równouprawnieni tymi zachodnimi centrami, które teraz tworzą Francja i Niemcy. Czyli to jest przed nami takie zadanie, żebyśmy znaleźli swoje godne miejsce w Europie.
Przecież tak się wydaje, że Kundera miał rację w latach 80., że idea europejskości tkwi w tym regionie, wtedy jeszcze można powiedzieć pod jarzmem sowieckim, ale teraz musimy reprezentować rzeczywiście tę prawdziwą ideę Europy. To pytanie, czy ta prawdziwa idea europejska nie jest czasem zagrożona, jeżeli musimy ją my reprezentować, czy... Ale to jest walka, to jest powiedzmy walka ideologiczna. Oczywiście musimy taką wspólną świadomość historyczną tworzyć. Przecież pan Wacław Felczak to zajmował się historią XIX wieku i wiedział o tym, że Giuseppe Mazzini właśnie na podstawie doświadczeń powstania listopadowego opracował taką ideę, że te małe narody, które żyją między Germanią i między Rosją, muszą się razem trzymać, muszą stworzyć wspólnotę, inaczej będą wystawione na pastwę tych wielkich mocarstw. No i dziś mimo Unii Europejskiej zdarzają się wciąż strumienie świadomości albo FOPA, panie profesorze, tak jak Angeli Merkel, która gdy była w Chinach mówiła, że między Pekinem a Berlinem jest tylko jeden sąsiad, mianowicie Rosja, ale trzymając się tej myśli, którą zaprezentował pan István Kovács, to nie jest czasem tak, że my możemy coś więcej dać tej Europie, właśnie w tych zachodniej, niż tylko obronę przed dużymi, przed tym strachem, przed zgnieceniem nas przez te wielkie elementy. I nie jesteśmy tylko dodatkiem, którym sztab niemiecki kiedyś nazwał Mitteleuropa. Nawiązanie do tego, co mówił pan profesor, że Wacław Felczak, a wraz z nim inni intelektualiści Europy Środkowej zrozumieli, że nasze miejsce i nasza tożsamość wskazuje nas na uzgadnianie tego wszystkiego, co nas łączy. Że musimy, nie powiem, zapominać to, co nas dzieli, ale sytuować się ponad tymi kwestiami, które nas kiedyś konfliktowały, bowiem interes wspólny dzisiaj jest tak istotny i tak ważny, że właśnie nie możemy być tylko pionkiem w grze wielkich, uprawiających tak zwany koncert mocarstw. Pamiętajmy, że ten pomysł wiedeńskiej Europy, z Kongresu Wiedeńskiego, że o Europie decydują wyłącznie wielcy, powtórzony faktycznie w 1919 roku, kiedy to mocarstwa europejskie i inne mocarstwa nazwały się mocarstwami głównymi mocarstwami, pozostałymi, pisały tą nazwę z dużej litery, że o granicach i o architekturze europejskiej oni decydują. I teraz Grupa Wyszehradzka jest jądrem, ale wyraźnie widać, że oczywiście Wacław Felczak nie mógł przewidzieć, że powstanie Grupa Wyszehradzka, tak się będzie nazywała, ale widział jakby korzenie tej konstrukcji. Ale ona, mówię, wracając do Grupy Wyszehradzkiej, na tyle jest atrakcyjna dzisiaj i skutecznie działająca w Europie, politycy Europy Środkowej zaczynają uczyć się gry na salonach europejskich, bo to wymagało też pewnej praktyki, pewnej wiedzy, bo to nie jest tak, że nagle z dnia na dzień po upadku komunizmu i po przystąpieniu do Unii byliśmy gotowi do suwerennej pracy. W tej chwili widać, że jesteśmy gotowi do suwerennej pracy, bo w jedności siła. Ja mówię, atrakcyjność Grupy Wyszehradzkiej powoduje i skuteczność działania, że również inne państwa, jak Rumunia, jak Słowenia, która nie była częścią Węgier, tylko była częścią państwa austriackiego, a jak Chorwacja, która była kiedyś częścią Węgier i ta część, powiedzmy, północna Zagrzebiem, jak i część południowa, jak Dalmacja,
no i tam, gdzie Pula i Rijeka dzisiaj, Chorwacja też ciąży. Dowodem choćby było to, że Chorwaci zawsze chcą z Węgrami wspólne zawody sportowe organizować. Widać, że ta ugoda 1868 roku przyniosła profity Chorwatom i pozwoliła na zakopanie toporu wojennego między Chorwatami a Węgrami, który był wyraźny w czasie na przykład Wiosny Ludów. I to dzisiaj przynosi efekty. To przynosi efekty, także wokół jądra inne państwa. I to już jest w tej chwili potężna siła, która ma swój własny głos, a oparciem dla tego głosu jest dziedzictwo, świadomość wspólnego dziedzictwa i uświadamianie sobie korzeni tkwiących w dziedzictwie daje tą siłę i energię do pracy na przyszłość. Ale to, no właśnie teraz najwyższy czas na taką pracę organiczną. Teraz przypomniało mi się, że na Węgrzech w telewizji w pierwszej, w każdym dniu od wpół do dziesiątej do dziesiątej jest chronika poświęcona krajom z czworokątu wyszehradzkiego. Czyli widz, który akurat nie chce oglądać te różne głupie serie, może spotkać się codziennie z problematyką czworokątu wyszehradzkiego, czyli trzeba teraz pracować między innymi też od podstaw. Praca u podstaw, tak, pozytywistyczna. Pan profesor wspomniał o Chorwacji. Właśnie praca doktorancka pana Wacława Felczaka była narodowościowa polityka Węgrów przed Wiosną Ludów, a potem jego habilitacja, że narodowościowa polityka Chorwacji po ugodzie węgierskiej. Czyli on stara się o to, na przykład jeżeli chodzi o Węgrów, że Węgrzy muszą zmienić swój, jak to się mówi, zadufany pogląd na słowiańskie ludy, które żyją w basenie karpackiej. To jest, to powiedzę, to jest początkujący krok, czyli poznanie tych narodów, a nie wzgarda nimi, bo to jest najwygodna. Właśnie to mam na myśli, na pracy od podstaw, żebyśmy poznali też na płaszczyźnie politycznej i też na ludzkiej, po prostej. Ale to skoro tak, skoro te dęby mają dalej rosnąć i mamy to poznanie, tą pracę, to pytanie rosnąć ku czemu, panie profesorze? Co jest teraz naszym zagadnieniem, co musimy poza poznaniem siebie? Bo mam wrażenie, że mamy trochę, przynajmniej tu w Polsce, poczucie kompleksu, żeby nie powiedzieć wzgardy wobec tej Europy Środkowej, która była tak ciężko doświadczona przez historię, a przecież chętnie byśmy żyli jak Szwedzi czy Francuzi, którzy przecież jednak byli narodami szczęśliwszymi. To znaczy, to się zmienia. Ja sądzę, że powoli te kompleksy, które rzeczywiście mieliśmy, tu i ówdzie się one ujawniają, one stopniowo zostawiamy przed naszymi mieszkaniami. W tym starym odzieniu, w tych starych jeszcze butach. W tych nowych butach kroczymy już tak pewniej przez te salony europejskie. I jeszcze mówiąc o tej, o sile Grupy Wyszehradzkiej, no oczywiście można zauważyć, że niejednokrotnie mamy pewne zderzenie między pionem a poziomem, czyli między tandemem polsko-węgierskim a tandemem czesko-słowackim. Oczywiście są pewne różnice taktyczne, pewne różnice wynikające z odmiennego rozumienia interesów narodowych. Niemniej kwestiach, co jest najważniejsze, w kwestiach strategicznych, w kwestiach najważniejszych politycznych, te cztery państwa plus te inne państwa, które była mowa, Chorwacja, niejednokrotnie Rumunia i bardzo często Słowenia, one są w stanie mówić jednym głosem i dzięki temu osiągają sukcesy. A wspomniana kiedyś Mitteleuropa, przypomnę jednak, że Mitteleuropa
To była wizja niemiecka z czasów Wielkiej Wojny, która zresztą stopniowo, jak to w wypadku apetytu, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ponieważ Niemcy zajmowali coraz rozleglejsze obszary na terenie wschodniej Europy, postanowili stworzyć zespół państw quasi samodzielnych, w istocie zależnych ekonomicznie, politycznie, wojskowo od Berlina. Nie tylko na wschodzie, gdzie rzeczywiście powstaje Ukraina, powstaje Litwa, powstaje no, w jakimś stopniu też Białoruś formalnie, no oczywiście Królestwo Polskie, ale na zachodzie miało powstać państwo Flamandów. Niezależne państwo stolicą w Gandawie, jako ta część zachodnia tej Mitteleuropy. I czy był to projekt, który również przewidywał uzależnienie Austrii, a tym samym Węgier od Berlina. Czy Mitteleuropa była również groźna z punktu widzenia interesów Habsburgów i Habsburgów panujących w Budapeszcie i Habsburgów panujących w Wiedniu. Dlatego nie mogła być przyjęta entuzjastycznie. Ona stanowiła wyraz no, imperialnej polityki niemieckiej w konkretnym momencie. Niemniej pamięć o tej Mitteleuropie niejednokrotnie jest przypominana jako ja wiem, no, rodzaj pewnej perspektywy, która jak się wydaje realną perspektywą już dzisiaj nie jest, no bo jednak realia się zmieniły. Niemniej no, niekiedy może budzić niepokój. Och, tak bym powiedział. Panie profesorze, no to patrząc z perspektywy przeciętnego Amerykanina, to tu jest Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, te wszystkie inne państwa, w tej wizji niemieckiej i w tej wizji tych krajów, małych krajów w Europie Środkowej, którą gdzie Poland i Holand łatwo jest pomylić. Czym te wizje w telegraficznym skrócie, encyklopedycznym wręcz, można wytłumaczyć w Waszyngtonie się różnią i jakie to ma implikacje dla naszej przyszłej historii? To znaczy patrzenie na ten region, to już mogliśmy doświadczać po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy minister spraw zagranicznych 15 Ludwika powiedział, że no Polska jest bardzo daleko, a chyba taki angielski pisarz, polityk powiedział, że Polska jest na Księżycu. Może równie powstać dobrze na Księżycu. Tak. To znaczy, że tyle dbano o los tego regionu. Tak mi się wydaje, że, ale może, że jestem ideowym troszeczkę, ale rzeczywiście musimy tworzyć taki region, który może być odpowiedzialny za własny los i nie czekać na to, żeby ktoś był odpowiedzialny. No Węgrzy przed Mohaczem wysłali swojego wysłannika do 8 Henryka. Henryk bardzo powiedział, że no węgierski naród jest bardzo sympatyczny, ale jest bardzo daleko. To znaczy, że dla Amerykanów i dla zachodniej Europejczyków jesteśmy bardzo daleko, ale musimy być siebie blisko. No, dobrze, to panie profesorze, rozmawiamy w maju, bo są urodziny profesora Felczaka, ale w Polsce to jest święto pierwszej konstytucji na kontynencie europejskim, tuż po Amerykanach właśnie, kiedy myśmy potrafili tuż przed klęską naszego państwa wymyślić go bardzo współcześnie, próbując go uratować. To teraz jak my powinniśmy się definiować, my Polacy, my Węgrzy, czym my się różnimy w tej takiej przestrzeni między jednym wagonem historycznym o szerokości rosyjskiej torów, a drugim o szerokości niemieckiej? Co powinno nas wyróżniać teraz w latach XX XXI wieku? Tak mi się wydaje, że musimy być świadomi swojej historii, swojej kultury, swojej wiary. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy tak mi się wydaje, że czasami są takie przejawy, jakby Europa chciała zapomnieć o swojej przeszłości i swojej kulturze. No i jeżeli chodzi już o historię polską i konstytucję 3 maja, no przecież wtedy wyrosła po pierwszym
rozbiorze takie pokolenie, które rzeczywiście było przygotowane na te zmiany i troszeczkę spowodowało te zmiany, nawet przez to, że starało się wykorzystać z pewnych szans historycznych. To już nie od tego pokolenia zależało, że no Anglia i nie wiem, Prusy inaczej się zachowały w ostatniej chwili. Ale to znaczy, musimy wychować te najmłodsze pokolenie w takim duchu, żeby był przygotowany za 20 lat na nas, na ewentualnie następujące zmiany. Profesor Andrzej Chwalba, panie profesorze, no to nawet nie mówię o angielskojęzycznej, ale spróbujmy polską, a potem przetłumaczymy to tym ludziom, którzy wymyślili pierwszą konstytucję w nowożytną. Jak zdefiniować im tą Europę środka? Poza kulinariami, ta definicja mi się bardzo podoba, bo w Stanach, na tych czołowych 5 najważniejszych, tych, które się liczą, uniwersytetach, mamy albo katedry germanistyczne, albo rosjoznawstwo. Po drodze nic nie ma. No to jak się mamy bić, skoro jesteśmy takim elementem, jak pan profesor mówił, wschód zachodu albo zachód wschodu, co po konstytucji majowej było widać. Czego mamy, gdzie mamy współcześnie im szukać tej definicji? Ja jeszcze rozpocznę od tego, o czym tu już wcześniej była mowa, mianowicie spojrzenie Amerykanów na Europę, bo przeciętny Amerykanin, on nie tylko niewiele wie na temat Polski czy Węgier, Słoweńcy, Słowacji w ogóle nie słyszał, ale on też nie wie, bo nie ma żadnego interesu, żeby wiedzieć coś więcej o Francuzach, Hiszpanach czy Portugalczykach. No dobrze, a z drugiej strony, gdy zapytamy Polaka czy Węgra, niech powie, jakie są różnice między stanem Utah a Connecticut czy Oregonem. No bo to jest taka perspektywa. No i dobrze, no i co odpowiemy? No i co odpowiemy? Co Polak wie na temat poszczególnych stanów? A Europa to też jest związek dzisiaj państw, prawda? Może nie tak jak Stany Zjednoczone. I może ja dobrze, że nie jak Stany Zjednoczone Europy. Ja bym jednak nie przesadzał z tym, przepraszam, że nas nie dostrzegają. Jak popatrzymy na rosnącą liczbę prac doktorskich w świecie na temat Europy Środkowej, w tym również na temat Polski, to nie jest tak, że w anglosaskich krajach, Australii również, czy w Kanadzie, czy oczywiście w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, że jest do wyboru germanistyka, czy rosjoznawstwo, czy filologia rosyjska. Naprawdę są rozbudowane kursy Europy Środkowej. W Krakowie, jak pan profesor István Kovács wie doskonale, organizujemy co 5 lat wielkie kongresy zagraniczne badaczy dziejów Polski. Gdzie przyjeżdża 200, 300, 400 zagranicznych badaczy i dzięki nim między innymi, którzy są naszymi ambasadorami, wiemy, że ta wiedza się zmienia. Jak przypominam sobie lata 90., jak trudno było historykowi z Węgier, z Chorwacji, z Czech czy z Polski ulokować swoją pracę ważną naukową w wydawnictwach anglojęzycznych. Uważano, że jesteśmy znikąd. No, nikt nas nie zna. Nie mamy żadnej renomy. To się naprawdę zmieniło. Popatrzmy do katalogów wydawnictw najznakomitszych amerykańskich, holenderskich, szwedzkich czy brytyjskich. Ile jest prac wydawanych przez obcokrajowców, ale również przez Polaków i Węgrów tam. I Czechów, i Słowaków. Naprawdę. W ciągu tych 30 lat odrobiliśmy lekcje, w moim przekonaniu, z nawiązką. Oczywiście pojawiają się rozmaite dziwactwa, o których wiemy, tam obozy śmierci i tak dalej, ale one z czegoś innego wynikają. Natomiast jeśli chodzi o elity świata, to muszę powiedzieć, że dla nich jesteśmy pewną wartością. Dla Japończyków i Koreańczyków, uwaga, Europa Środkowa jest znakiem rozpoznawczym. Japończycy mają kilkanaście polonistyk. Koreańczycy mają kilka polonistyk. Mają również hungarystykę. Mają bohemistykę.
Oni chcą wiedzieć o nas, nie tylko dlatego, że jesteśmy konsumentami ich towarów, ale są zaciekawieni pewną odmiennością, innością, że potrafimy być strażnikami z tradycyjnych wartości, tak jak mówiłem, wolności, poczucia odrębności, odrębnej tożsamości, szacunku dla sfery sakrum, szacunku dla starożytnych zwyczajów ojców i dziadów, bo tutaj to wyraźnie widać. Pewnej ostrożności w Europie Środkowej w przyjmowaniu nowinek. Nowinek ze świata. Bardzo się nad tym zastanawiamy, czy przypadkiem one nam w czymś nie zaszkodzą. Także szanujemy te tradycje łacińskie, przywiązanie do tradycji rzymskiej i greckiej, to na pewno też doskonale widać. Podkreślamy, że w naszej historii i węgierskiej, i królestwa, ja mówię nie tylko węgierskie w sensie etnicznym, ale królestwa, korony świętego Stefana, mamy tradycje i wolnościowe, i tolerancji wobec innych. Podobnie w koronie polskiej. Ludzie przybywali ze świata, za chlebem na Węgry, przybywali ze świata, uciekając przed prześladowaniami. W końcu Żydzi znaleźli się w Europie Środkowej, dlatego że gdzie indziej zostali uznani za osoby, które tam nie powinny być, przepędzeni. U nas znajdowali gościnę. Na Węgrzech również w końcu. W wielu dworach węgierskich mamy Żydów, którzy dzięki temu mogli spokojnie koncentrować się na tym, co jest bardzo cenne. I oczywiście no w wypadku Polski, no bo Węgier już nie ma, wtedy no mamy tą konstytucję jako fundament nowoczesnej tożsamości. Nie wchodzę tu w dyskurs, czy miała szansę, bo wiadomo, nie miała żadnych szans przetrwania. Niemniej jest fundamentem dzisiaj myślenia o tym, że reformy, modernizacje mają sens. Czy to jest ta tożsamość? To są te kamienie milowe odrębności i to, co w tej chwili jest bardzo ważne, że stopniowo doceniamy te wspólne korzenie, czy podobne korzenie w Europie Środkowej, doceniamy wartość, nie tylko komercyjną, ale wartość duchową. Nawet Hiszpanie, Portugalczycy, Włosi no to dostrzegają. Dostrzegają Amerykanie w tej chwili. To nie jest to, co było 25 lat temu. To się zmieni. Ja oczywiście nie mówię o mieszkańcu przeciętnym wspomnianego Utah czy Oregonu, ale mówię o amerykańskiej dyplomacji, o waszyngtońskich politykach, o ludziach nauki, biznesu. To też się bardzo, bardzo, mówię, bardzo zmieniło. No i co jeszcze? Może jedna rzecz. Mianowicie, co to nas łączy, zwłaszcza Polaków i Węgrów? To jest taka kultura gestu. Pomijam, czy to jest sensowne, czy niesensowne, że kochamy gest. Szanujemy ludzi z gestem. Nawet jeśli to przynosi negatywne konsekwencje materialne, ale gest to znaczy szacunek do siebie samego. To on poczucie nawet dumy, poczucie honoru. I wreszcie mamy i to u Węgrów, Polaków, taką kulturę nazwaną z łacińska Gloria Victis. U Węgrów to się narodziło po wiośnie ludów, po powstaniu 1948-1949 roku. Chwała zwyciężonym. I w 1956 roku to było widać u Madziarów, że przegraliśmy, ale ci, co walczyli, im się należy cześć. Nawet jeśli ta walka nie mogła mieć pozytywnych konsekwencji. I to się łączy z tą właśnie kulturą gestu. Tego w Europie Zachodniej nie ma. Obaj panowie profesorowie zwracacie uwagę na te elementy trudne, które nas natychmiast łączyły, no to zszycie, o którym pisze Wacław Felczak tutaj w tych tablicach choćby chronologicznych, jak w Budapeszcie wspiera się polski październik, próbując wtedy coś zyskać, jak od razu jest kontrreakcja. To ja sobie myślę, że wracam do tego, co pan profesor był uprzejmy mówić, jak trudno jest w dobrych czasach, że może teraz, kiedy my żyjemy właśnie w odrodzonych Węgrzech wolnych, w odrodzonej Polsce,
że nam w tych trudno jest znaleźć taki złoty okres współpracy, za innego zainteresowania, że może za bardzo zachłysnęliśmy się Paryżem czy odbudową Berlina. Gdzie tu jest trudność? Czy też może jestem w mylnym błędzie, jak mówi współczesna inteligencja? To znaczy, no, to jest ta codzienna praca i konsekwencja i cel, że trzeba zachować ten bezprzykładny fenomen, co jest przyjaźń polsko-węgierska. I na Węgrzech teraz strasznie dużo tablic pamiątkowych i pomników wybudowano na ku czci polskich uchodźców, ale to jest bardzo ważne, bo na danym miejscu przeciętny mieszkaniec styka się z tymi faktami, ale te tablice, te pomniki wtedy mają prawdziwy sens, jeżeli budzą w człowieku chęć do poznania treść, którą zawierają te tablice i te pomniki. I właśnie wtedy mogą odegrać te miejsca pamiątkowe prawdziwą rolę. Ale to jest bardzo ciekawe, że był taki świetny okres dla węgierskiej młodzieży do uświadomienia, do odzyskania godności narodową. To było bardzo ciekawe z lata 60., kiedy dziesiątki tysięcy młodych Węgrów po powstaniu w 56 roku, za kilka lat, jeździło autostopem po Polsce i spotkała się niesamowitą miłością przeciętnych Polaków, ponieważ Polacy uważali, że jesteśmy potomkami tych bohaterów 56 roku. I to budziło w naszym pokoleniu to, że trzeba nauczyć się języka polskiego, czytać polską literaturę. Jestem żywym przykładem, ale... Szapoba, panie profesorze. Ale mógłbym wymienić byłego prezydenta Republiki Węgierskiej, László Sólyom, też należał do tych Węgrów, którzy nauczyli się świetnie po polsku. Setki tysiące Węgrzy dzięki Polsce przeciętnej, to jest przeciętna oczywiście nawiasy, przeciętnych polskich obywateli, jak powiedziałem, mogli odzyskać swoją godność ludzką, narodową i stali się innymi ludźmi. I to jest dobrze by było, gdyby ten teren Czworokątu Wyszehradzkie, albo rozszerzony oczywiście Chorwacją, nawet z zachodnimi Bałkanami, bo tworzyli taki teren, gdzie ludzie, poznając cel, przeszłość tego regionu, stali się innymi ludźmi. To panowie profesorowie, ponieważ nieuchronnie zmierzamy do końca, cały czas tą bazą, a chyba to naturalne dla środkowych Europejczyków, jest oczywiście doświadczenie historii. Tego, że nie zaczęliśmy się wczoraj z powołaniem naszego życia przez rodziców, tylko że mamy te 10 wieków historii, które stoi za nami i możemy to odnaleźć. Nawet jeżeli nie studiowaliśmy, nawet jeżeli nie przeczytaliśmy książki, bo ja jestem w trakcie lektury tego dzieła, jako się rzekło, jestem profanem, jeśli chodzi o historię Węgier, ale jednak coś nas ciągnie, coś przyciąga i szukamy z tego wniosków na przyszłość. To pytanie dotyczące rzeczywiście tego, co historia Polski, historia Węgier, historia Europy Środka, właśnie tej wyważonej, może nam wnieść na przyszłość. Jaka powinna być ta Europa wedle myśli i wyczucia Wacława Felczaka? Tak? Czym ona się różni od tego, co dziś jest w dyskursie o przyszłości Unii Europejskiej, która właśnie zaczęła się trochę kurczyć, a nie
wzmacniacz patrz, odejście Wielkiej Brytanii, ale to przecież jest tylko symbol pewnego procesu. Jakie wnioski dla naszych dzieci powinniśmy w takim razie wyciągnąć w tym konstrukcie, mając te 10 wieków doświadczenia pewnej wspólnoty? Pan profesor Andrzej Chwalba. No właśnie, dobrze pan rektor powiedział o tych 10 wiekach współpracy. Okazuje się, że Karpaty, Łuk Karpat nie dzielił. Oczywiście utrudniał komunikację, ale był przełęczny, dzięki temu na południe jechała sól wielicko-bocheńska, a na północ Węgrzyn. Trudno sobie wyobrazić polskie uroczystości religijne czy rodzinne bez Węgrzyna. I ten Węgrzyn, ta sól, miedź węgierska też, to były takie ekwiwalenty dobrej, rozsądnej, racjonalnej współpracy. I właśnie 10 wieków, ja popatrzyłem na naszych sąsiadów z północy, ze wschodu i zachodu. Nieustające pasmo konfliktów, nieustające wojny. Oczywiście były okresy dobrej współpracy na wschodzie, na północy i na zachodzie. Natomiast w wypadku Węgier, królestwa, właśnie mówię, nie Węgier w dzisiejszym rozumieniu, tylko korony świętego Stefana, to było zupełnie inne państwo niż dzisiaj, jest, epizody tylko były, kiedy dochodziło do pewnych napięć czy różnicy interesów. Generalnie wzajemnie byliśmy sobie potrzebni. Wręcz byliśmy skazani na dobrą współpracę. Powodów, które tutaj można by, o których można było długo opowiadać. I w doświadczeniu prawie każdego Polaka, prawie każdego Węgra dzisiaj nawet, są jakieś miłe, sympatyczne chwile, kiedy sięgamy do naszej młodości czy do młodości naszych rodziców i dziadków. Przecież wielu moich kolegów, starszych kolegów, doskonale pamięta 56 rok i pomoc choćby Krakowa, bardzo, bardzo intensywna, w ogóle Polaków, Węgrom wtedy. A z drugiej strony mój ojciec, który ostatecznie był żołnierzem polskich sił zbrojnych we Francji i Wielkiej Brytanii, dzięki pomocy Węgrom, a był na Węgrzech 7 miesięcy od września, nie był w obozie zainternowany, tylko był przy rodzinie. I był w miasteczku i nikt nie przekazał w ciągu tych tylu miesięcy, nie zadenuncjował go. On nam ciągle to powtarzał. Jak to się na Zachodzie stać? Nie do pomyślenia. Ale gdyby się to w Polsce stało, to by zadenuncjowali. Natomiast na Węgrzech nie. Oni uważali, że przyszedł brat z północy i temu bratu trzeba pokazać pomocną dłoń. Jak ojciec dokonywał przepływu rzek granicznych, kto go przemycał? Przemytnicy węgierscy. Czy mógł im ufać? Znakomicie. Bo wszystko się skończyło, powiedział, happy endem i trafił tam, gdzie chciał trafić. Natomiast na pytanie pana rektora powiem tak. Odnośnie tej przyszłości w kontekście myśli Felczaka. Felczak uważał, i sądzę, to jest na dzisiaj również to przesłanie. Europa Środkowa, jeśli chce, żeby jej głos był słyszalny, powinna być sama sobą i o sobie powinna pamiętać. Proszę iść, pan Kowak, panie profesorze. Być świadoma samego siebie, swojej historii i o samo sobie decydować, to znaczy, że jesteśmy na kursie kolizyjnym czasem z tą zinstytucjonalizowaną bez nas, bez naszej też naszej winy, bo myśmy wtedy byli pod sowieckim butem i Polacy i Węgrzy nie mogliśmy w tym brać udziału. Niekoniecznie musimy iść tym samym torem, co oni przeszli. To też jest wniosek z wizji profesora Felczaka. To znaczy, ja teraz bym przyłączył do pana profesora współpracy. Pan profesor podkreśla współpracę. I współpracę między Węgrami i Polakami
opierał się o interes, ale opierał się, i to jest bardzo ważne, o miłość. Teofil Lapiński, który dostał się do Węgier w październiku 1848 roku, a później był bardzo dzielnym dowódcą jednej baterii, on pisał, że łączy Węgrów ze sobą miłość i interes. I teraz niedawno czytałem wspomnienia Józefa Wybickiego, który z Chocimia udał się do Czeszyna, tam spotkać się Adamem Kraszyńskim, biskupem, przez Węgry, ale zabrakło mu absolutnie pieniędzy zabrakło. I on powiedział, że kiedy Węgrzy dowiedzieli po drodze, że on jest Polakiem i nawet bażaninem, to nie musiał troszczyć się o jedzenie, dostał się do Tokaju i w Tokaju powiedział, że to jest bardzo ważne miasteczko i dla Polaków, i dla Węgrów, ponieważ Polacy wykupili za grube pieniądze wino i Węgrzy przez to bogacili się. Czyli jeżeli chodzi o nasze zadanie teraz na płaszczyźnie gospodarczej w tym regionie, ale między Polską i Węgrami, musielibyśmy robić też poza miłością bardzo dobre interesy i wtedy miłość też byłaby mocniejsza, nie tylko przez poznanie przeszłości historyczną. I Toka jest zatem obowiązkowy. Jeszcze jedno zdanie powiedzieć. Bardzo proszę, panie profesorze. Trudno się zgodzić, że dobry biznes, mądry biznes wzmacnia relacje, ale mówię, bez solidnych korzeni dziedzictwa ten dobry biznes byłby o wiele trudniejszy do osiągnięcia. Ale warto podkreślić, że jest taka instytucja w Krakowie, którą pan profesor doskonale zna, Międzynarodowe Centrum Kultury. Przez lata tą instytucję kierował znakomity miłośnik i znawca Europy Środkowej, Europy Środka, podstawą jego książki nazwanej Europa Środka, profesor Jacek Purszla. MCK w swojej radzie programowej między innymi ma przedstawiciela Węgier i jakby głównym zadaniem MCK jest praca nad wzbogacaniem tego, co jest dla nas wspólne, co dobrze rokuje na przyszłość w obszarze szeroko rozumianej kultury. I to jest takie miejsce spotkań ludzi z całego regionu, tu właśnie w Krakowie, przy rynku w Międzynarodowym Centrum Kultury. Także warto o tym adresie też pamiętać. Przepraszam bardzo, pan profesor wspomniał o zjazd historyków. Światowy Zjazd Historyków, trzeba wspomnieć o tym, że bardzo prestiżową nagrodę ma nagroda imienia Wereszyckiego i Felczaka, która jest udzielona z okazji z tych kolejnych spotkań. Pierwszym laureatem znakomitej nagrody, uwaga, bo w tej chwili to jest nagroda w wysokości 20 000 zł. To już jest znacząca nagroda imienia Felczaka Wereszyckiego. Nagrodę przyznaje Wydawnictwo Literackie i Uniwersytet Jagielloński. Pierwszym laureatem był pan profesor István Kovács. I tym sposobem zatoczyliśmy koło z ważnymi wnioskami. Pierwsza jest takie, że możemy się szczęśliwie spotkać tu w Instytucie imienia profesora Wacława Felczaka i za sprawą profesora Istwana Kowacza mieć mieszkańca z nad Balatonu, też ważnego w latach 30. i także w polskim radio wyśpiewywanego miejsca destynacji wakacyjnych i być w Małopolsce i cenić sobie naszą Jagiellonkę za sprawą pana profesora Andrzeja Chwalby i wyciągać z tego wszystkiego wnioski. Po pierwsze, historyczne, jak ta geopolityka nas ukształtowała i że mamy tą naszą rycerskość, mamy to nasze doświadczenie, że warto się bić, gdy jest o co, a nie tylko o dobry interes, dobrą kuchnię, no i dobrego Węgrzyna, czego sobie życzmy. Panowie profesorowie, to był zaszczyt móc w tym szczególnym dniu z panami porozmawiać. Profesor István Kovács, panie profesorze, bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Chwalba, panie profesorze, kłaniam się nisko.
Antonie, zgadzam się Państwu i ufam, że w następnym klubie F jak Felczak, spotkamy się, by o tej Europie Środka porozmawiać silnie, wyraźnie i z przyszłością, bo warto się czegoś uczyć. Ja sam dzięki temu uczę się bardzo wiele. Do zobaczenia.